Witam na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowieści kryminalnych chciałabym opowiedzieć Wam o wydarzeniach, które miały swój początek w 2004 roku w Lublinie. Zapraszam do wysłuchania historii Zbigniewa Góry. Siedemdziesięciopięcioletnia Halina B. była znanym i cenionym lekarzem w Lublinie. Była już na emeryturze, ale w dalszym ciągu pracowała. Przyjmowała pacjentów na parterze swojej kamienicy. Na pierwszym piętrze tego budynku znajdowało się mieszkanie lekarki, w którym po śmierci męża mieszkała sama. Halina B. była bardzo szanowanym laryngologiem. Znana była z tego, że była lekarzem, który nie brał pieniędzy za wizytę od osób, które miały problemy finansowe. Była osobą lubianą i nikt nie słyszał o tym, aby miała jakiś konflikt z inną osobą. Dlatego też szokująca dla wszystkich była informacja o tym, że ktoś 27 września 2004 roku odebrał kobiecie życie. Jej ciało leżące na podłodze zostało znalezione w jej mieszkaniu przy ulicy Leśnej. Halina B. została pobita, a następnie uduszona. Lekarka najprawdopodobniej znała sprawcę, ponieważ człowiek ten został przez nią wpuszczony do domu. A Halina B. była ostrożną osobą i nie wpuszczała do swojego mieszkania ludzi, których nie znała. Motywem zbrodni był najprawdopodobniej rabunek, ponieważ według zeznań córki lekarki z domu zginęła biżuteria, a dokładnie obrączka i 3 pierścionki o wartości około 1000 zł i nowy telefon komórkowy Nokia 3510i, która była warta około 300 zł. Sprawca zbrodni, co ciekawe, nie zabrał złotego zegarka firmy Doxa, który znajdował się na ręce ofiary. Ten zegarek będzie bardzo ważny w późniejszym czasie. Rozpoczęto śledztwo w tej sprawie, w trakcie którego próbowano ustalić, kiedy Halina B. była widziana po raz ostatni. Okazało się, że w ten sam dzień, który zginęła, była umówiona z małżeństwem, które chciało wynająć od niej mieszkanie. Lekarka była właścicielką nie tylko tej kamienicy, w której mieszkała i miała gabinet, ale również jeszcze jednej kamienicy znajdującej się w innej dzielnicy Lublina. Ta druga w całości była przeznaczona na wynajem. Małżeństwo zainteresowane wynajęciem mieszkania pojawiło się w kamienicy trzykrotnie, ponieważ Halina B. przyjmowała tego dnia pacjentów i nie mogła z nimi porozmawiać. Dopiero kiedy ostatni pacjent opuścił gabinet o godzinie 20:30, udało im się zamienić z nią kilka słów. Kiedy opuszczali mieszkanie lekarki, nikogo oprócz niej w nim nie było. Byli oni ostatnimi osobami, które mogą potwierdzić, że widziały Halinę B. żywą. Śledczy próbowali ustalić, kim mógł być sprawca. Rozmawiali z wszystkimi pacjentami, którzy 27 września byli przyjmowani przez lubelską laryngolog. Nikt jednak nic podejrzanego nie widział. Rozmawiając z wszystkimi, którzy mogli mieć coś wspólnego z lekarką, przesłuchano również osoby, które wynajmowały od niej mieszkania. Jeden z jej lokatorów, Zbigniew Góra, widział się z panią doktor 27 września około godziny 15. Przyszedł, aby uzgodnić inną datę zapłaty czynszu. Nie był w stanie zebrać całości potrzebnej kwoty, brakowało mu 150 zł. Dlatego też chciał przełożyć termin zapłaty na inny dzień. Halina B., jak już wcześniej wspomniałam, była dobrą osobą, dlatego też nie robiła żadnych problemów. Rozmowa była spokojna i Zbigniew Góra oraz Halina B. ustalili nowy termin zapłaty czynszu. Jako że mężczyzna znalazł się w kręgu osób, które jako ostatnie widziały lekarkę, przeszukano jego mieszkanie. Nie znaleziono jednak nic, co mogłoby świadczyć o tym, że to on jest sprawcą tej zbrodni. Przesłuchiwanie wszystkich osób, które w jakiś sposób były powiązane z lekarką, nie przyniosło żadnych rezultatów i śledztwo trochę utknęło w miejscu. Telefon, który został skradziony ofierze, został wyłączony 27 września o godzinie 21:31 i ostatni raz logował się w okolicy ulic Nowy Świat i Kunickiego, czyli mniej więcej 400 metrów od domu Haliny B. Od tego momentu był wyłączony cały czas. Aż do 13 stycznia 2005 roku, kiedy został ponownie uruchomiony. Jednak osoba, która go używała, korzystała z karty POP, czyli z karty na doładowanie i nie wiadomo było, kto znajdował się w posiadaniu tego telefonu.
W tamtych latach nie było obowiązku rejestrowania tego rodzaju kart. Ale wkrótce szczęście uśmiechnęło się do prowadzących to śledztwo. Ponieważ w trakcie rutynowej kontroli u jednego z zatrzymanych policjanci znaleźli telefon skradziony Halinie B. Osoba, która znajdowała się w jego posiadaniu, przekazała policji, że kupiła go od kolegi, Tomasza B. Natomiast Tomasz B. zeznawał, że on również nabył go od kolegi. Tym ostatnim miał być Zbigniew Góra, człowiek, który wynajmował mieszkanie od lekarki. 21 stycznia 2005 roku o godzinie 6 rano do drzwi mieszkania, które wynajmowało małżeństwo Góra, zapukała policja. Poprosili Zbigniewa Górę o ubranie się, ponieważ zabierają go ze sobą na komisariat. Mężczyzna, wychodząc z domu, pocałował żonę na pożegnanie i, wiedząc, że to jakieś nieporozumienie, powiedział jej, że za chwilę wróci. W sumie nie wiedział, z jakiego powodu został zatrzymany, ale wiedział, że nic złego nie zrobił i jeszcze tego samego dnia wszystko się wyjaśni. Nie spodziewał się, jak bardzo się mylił. W trakcie przesłuchania Góra dowiaduje się, że jest podejrzany o zabójstwo Haliny B. Dostaje od razu propozycję przyznania się do winy, dzięki czemu otrzyma maksymalnie wyrok 12 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Przyznaje się natomiast do tego, że sprzedał Tomaszowi B. komórkę. Jednak to był inny model, nie 3510i, a 3510. W sumie były to bardzo podobne telefony, różniły się tylko wyświetlaczem. Jeden telefon miał wyświetlacz kolorowy, a drugi czarno-biały. Zbigniew Góra pracował jako kucharz w jednym z lubelskich hoteli, ale żeby dorobić sobie do pensji, z której musiał utrzymać czteroosobową rodzinę, okazjonalnie zajmował się sprzedażą telefonów komórkowych. I to był jeden z telefonów, które udało mu się kupić taniej i później sprzedać Tomaszowi B. za 220 zł. Ani śledczy, ani prokuratura nie wierzą w słowa Zbigniewa Góry i mężczyzna zostaje zatrzymany w areszcie. Nie ma znaczenia fakt, że rodzina zmarłej nie jest w stanie potwierdzić, że zatrzymany telefon należał do zmarłej, ani fakt, że telefon był wyłączony od 27 września. A wydaje się, że jak ktoś kupuje telefon, to chciałby sprawdzić, czy on działa, więc musiałby być on wcześniej włączany. Śledztwo od samego początku nie było prowadzone rzetelnie. Policjanci tak jakby skupiali się na gromadzeniu dowodów, które miałyby wskazać Górę jako winnego. Mieli podejrzanego, trzeba zrobić z niego winnego. Zależało im na szybkim zakończeniu śledztwa, ponieważ sprawa ta często była poruszana w mediach, które w ten sposób wywierały nacisk na śledczych. Nie zabezpieczono wszystkich dowodów w sprawie. Złoty zegarek, który znajdował się na ręce ofiary w momencie jej odnalezienia, został oddany rodzinie zmarłej. Jako dowód w sprawie powinien być zabezpieczony i zatrzymany. Po 3 miesiącach od morderstwa ten sam zegarek zostaje oddany przez rodzinę Haliny B. Z czasem okazuje się, że są na nim brunatne plamy, które mogłyby być plamami krwi. Być może krwi należącej do sprawcy. Największa z plam znajdujących się na zegarku miała 1 cm na 3 cm. Jak mogła zostać niezauważona przez śledczych w momencie znalezienia ciała Haliny B? Dlaczego oddano go rodzinie, a nie zatrzymano jako kluczowy dowód w sprawie? Zegarek zostaje oddany do sprawdzenia przez biegłych i po przeprowadzeniu badań plamy te okazały się być mieszaniną krwi i śliny należącej do mężczyzny. Nie można było ustalić nic więcej, ponieważ plamy z zegarka były już częściowo starte. Kolejne, już bardziej szczegółowe badanie potwierdziło, że istnieje taka możliwość, że materiał ten pochodzi od Zbigniewa Góry. Ale równie dobrze może on należeć do co 10. mężczyzny. Określał on grupę, do której materiał należy, a nie konkretną osobę. Dokładniejsza analiza nie była już możliwa z powodu zbyt małej ilości lub degradacji DNA. Zbigniew Góra cały czas przebywa w areszcie. Jako powód przedłużania zatrzymania podawano niezakończenie postępowania przygotowawczego i szereg czynności, które jeszcze muszą być przeprowadzone. Samo odczytywanie wiadomości z karty SIM należącej do Góry zajęło 14 miesięcy. W czasie, kiedy mężczyzna przebywał w areszcie, gdzie jedną celę dzielił z 5 czy 6 innymi mężczyznami, jego żona sama musiała wychowywać 2 synów pary. W momencie, kiedy dokonano aresztowania, synowie Zbigniewa mieli 6 i 2 latka.
Na początku, kiedy został zatrzymany, Małgorzata powiedziała im, że tata wyjechał do pracy za granicę. Byli za mali, żeby poznać prawdę. Rozłąka z ojcem była jednak dla nich bardzo trudna. Chłopcy wymagali opieki psychologa. Dopiero po jakimś czasie starszy z synów przeczytał w gazecie artykuł o swoim ojcu. Później jeszcze jeden i kolejny. Już wiedział, że tata nie pracuje za granicą. Małżeństwo Górów zaczyna przechodzić kryzys. Ich plany sprzed aresztowania legły w gruzach. Odkładane pieniądze, które miały być przeznaczone na własną pizzerię, zostały przeznaczone na adwokata. I nic nie wskazywało na to, aby mężczyzna miał wkrótce opuścić areszt. Z jednej strony Zbigniew zapewniał o swojej niewinności i przekonywał, że niedługo zostanie wypuszczony na wolność. Z drugiej strony prokuratura przedstawiała jego żonie rzekome dowody świadczące o jego winie. Małgorzata już chyba sama nie wiedziała, co jest prawdą, a co nie. I mniej więcej półtora roku po aresztowaniu Zbigniewa Góry złożyła ona pozew o rozwód i małżeństwo, które trwało 10 lat, właśnie się skończyło. Małgorzata, już jego była żona, ułożyła sobie życie z innym mężczyzną i z tego związku po jakimś czasie przychodzi na świat córeczka Julia. Góra bardzo źle znosi zamknięcie w areszcie, ale postanawia walczyć. Wie, że jest niewinny i nie ma zamiaru spędzić reszty życia za kratkami. Udaje mu się załatwić dostęp do kodeksu postępowania karnego, z którego próbuje uzyskać informacje, które będą pomocne w jego sprawie. Robi wszystko, aby wyjść na wolność. Mężczyzna zostaje oskarżony o zabicie Haliny B. Na jego niekorzyść mają świadczyć zeznania Tomasza B., który rzekomo kupił telefon od niego, oraz badania materiału biologicznego z zegarka, który mógł, a nie musiał należeć do Zbigniewa Góry. W 2006 roku rozpoczyna się proces, który jest procesem poszlakowym. Mężczyzna nie przyznaje się do popełnienia tej zbrodni. Nie było żadnych dowodów wskazujących, że z pewnością ten człowiek odebrał życie lubelskiej lekarce. Na miejscu zbrodni nie odnaleziono jego linii papilarnych. Ślad zapachowy pobrany na miejscu zbrodni i podany dwóm psom jednoznacznie wykluczył, że należał on do Zbigniewa Góry. Oskarżony bierze udział w każdej rozprawie, oprócz tej ostatniej w grudniu 2006 roku, na której ogłoszono wyrok. Wówczas zapomniano go dowieść z aresztu do sądu. O tym, że został skazany na 25 lat więzienia, dowiedział się później w celi. Nie takiego wyroku się spodziewał, ale nie miał zamiaru się poddawać. Od początku wiedział, że będzie składana apelacja. I tak też się stało. Adwokaci złożyli apelację, do której mężczyzna dołączył 24-stronicowy list, który sam napisał. Sąd apelacyjny na początku 2007 roku uchylił wyrok skazujący, wskazując na uchybienia w trakcie pierwszego procesu. Brakowało w nim opinii biegłych, materiał dowodowy był niskiej wartości i nikt nie brał pod uwagę okoliczności, które przemawiały za niewinnością Zbigniewa Góry. Pod koniec 2007 roku w listopadzie rozpoczyna się ponowny proces w sprawie zabójstwa Haliny B. W jego trakcie złożono wniosek o uchylenie aresztu, jednak sąd się na to nie zgodził. Dopiero po odwołaniu się od tej decyzji 30 listopada 2007 roku Zbigniew Góra wychodzi na wolność, po tym jak spędził w areszcie blisko 3 lata. Wychodząc z aresztu otrzymał 200 zł od pomocy społecznej. Kompletnie nie wiedział, jak ma sobie poradzić na wolności i przez półtora roku potrzebował opieki psychologa. W dalszym ciągu stawiał się w sądzie na rozprawy, na których odpowiadał z wolnej stopy. Ponieważ sąd nie spieszył się za bardzo z wyznaczaniem kolejnych rozpraw, a mężczyźnie jednak zależało na tym, aby tą sprawę zakończyć jak najszybciej i udowodnić swoją niewinność, Góra pisał, gdzie tylko mógł, aby przyspieszyć działania sądu. W międzyczasie Tomasz B., czyli osoba, która kupiła telefon ofiary od Zbigniewa Góry, zaczyna się plątać w zeznaniach. Zeznaje, że telefon, który kupił od Góry, to była Nokia 3220, czyli kompletnie inny model. Ostatecznie odwołuje swoje wcześniejsze zeznania. Dopiero w trakcie tego procesu okazało się, że Tomasz B. wcześniej leczył się psychiatrycznie. Wcześniej nikogo nie interesował fakt, jak wiarygodne mogą być jego zeznania. Jedynym dowodem przeciwko Górze jest zegarek,
na którym są ślady krwi, które mogą do niego należeć, ale nie muszą. Co ciekawe, na nagraniu z miejsca zbrodni, gdzie było zbliżenie na ten zegarek, był on czysty. Kiedy to nagranie zostaje ponownie odtworzone w trakcie procesu, okazuje się, że ten fragment z nagrania zniknął. Musiał zostać wycięty. Kiedy pełnomocnik góry zgłasza fakt usunięcia fragmentu filmu i zgłasza wniosek o zbadanie autentyczności nagrania, sąd po 5-minutowej naradzie odrzuca wniosek, stwierdzając, że taka sytuacja nie mogła mieć miejsca, ponieważ nagranie cały czas znajdowało się w sądzie i nikt nie mógł w nie ingerować. Nie zarządzono żadnej ekspertyzy, która mogłaby to udowodnić. 12 listopada 2009 roku Sąd Okręgowy w Lublinie wydaje wyrok w tej sprawie, kompletnie różniący się od poprzedniego wyroku. Tym razem uznano Zbigniewa Górę za niewinnego zamordowania Haliny B. Od tego wyroku prokuratura złożyła odwołanie, jednak 1,5 roku później, w marcu 2011 roku, Sąd Apelacyjny potwierdził wcześniejszy wyrok, uznając mężczyznę za niewinnego. Stwierdził również, że to była porażka wymiaru sprawiedliwości, że przez tyle lat nie udało się zebrać odpowiednich dowodów pozwalających na znalezienie sprawcy zabójstwa Haliny B. Porażką było również to, że proces trwał tak długo i że niewinny człowiek musiał przebywać w areszcie prawie 3 lata. Sędzia przyznał, że sąd pierwszej instancji nieprawidłowo ocenił zebrane dowody i wysnuł z nich wniosek, który nie powinien być wyciągnięty. Zbigniew Góra był już człowiekiem wolnym, oczyszczonym z zarzutów, ale musiał ułożyć sobie życie na nowo. Na nowo próbuje nawiązać relacje ze swoimi synami. Starszy z nich już w trakcie jego pobytu w areszcie nie chciał, aby ojciec do niego pisał, aby w jakikolwiek sposób się z nim kontaktował. Miał żal do ojca, że zniknął z jego życia w ważnym dla niego momencie, że nie było go przy nim na przykład, kiedy ten przystępował do pierwszej komunii. W szkole też nie było mu lekko. Wszystkie dzieci wiedziały, za co jego tata znajduje się w więzieniu i z tego też powodu był szykanowany. Po 3,5 roku od wyjścia z aresztu Zbigniew i Małgorzata ponownie biorą ślub cywilny. Ponownie stanowią jedną rodzinę. Jednak stworzenie związku od nowa nie było łatwe. Dużo pracy kosztowało go odzyskanie zaufania, szczególnie zaufania dzieci. Złe decyzje śledczych i wymiaru sprawiedliwości rzutowały na całe jego życie. Dlatego też postanowił ubiegać się o odszkodowanie. Mężczyzna miał żal do śledczych, że nie sprawdzili jego alibi. Nie sprawdzili kamer z monitoringu, które mogłyby potwierdzić, gdzie przebywał w momencie popełnienia zbrodni. Dopiero 2 lata po zabójstwie nakazano zbadanie monitoringu. Niestety po takim czasie na materiał z tamtego dnia został już nagrany kolejny. Następnym zarzutem było uznanie świadka, który twierdził, że kupił telefon od góry za wiarygodnego. Śledczy nie mogli mieć pewności, że mówi on prawdę. Zbigniew Góra występuje o rekordowo wysokie odszkodowanie w wysokości 17,5 miliona złotych. Po 10 tysięcy złotych za każdy z 1044 dni spędzonych w areszcie. 5 tysięcy złotych za każdy z ponad 1200 dni po wyjściu z aresztu aż do momentu uniewinnienia oraz poniesione koszty z tytułu utraty pracy. Jak twierdzi, i tak żadne pieniądze nie są w stanie zrekompensować tego, co utracił. Stracił rodzinę i dobre imię. Pomimo uniewinnienia wiele osób w dalszym ciągu uważało go za mordercę. Jego aresztowanie również negatywnie wpłynęło na samopoczucie rodziców, którzy bardzo podupadli na zdrowiu przez stres związany z tą sytuacją. Mieszkali oni w małej miejscowości i wszyscy sąsiedzi wiedzieli, że są rodzicami osoby oskarżonej o morderstwo. Ciężko im było znosić spojrzenia nieprzychylnych im osób. W marcu 2012 roku rozpoczyna się proces. Sprawę odszkodowawczą prowadziła ta sama sędzia, która wcześniej przedłużyła Zbigniewowi Górze areszt. Pełnomocnik mężczyzny złożył wniosek o wyłączenie jej z postępowania, jednak bezskutecznie. W dalszym ciągu nadzorowała ona przebieg sprawy. Dopiero w późniejszym czasie postanowiono wyłączyć tą sędzię od rozpoznawania sprawy. Ostatecznie sąd uznał, że tak wysokie odszkodowanie nie jest w żaden sposób adekwatne do doznanej krzywdy. I 30 września sąd przyznał Zbigniewowi Górze 323 tysiące złotych, 48 tysięcy tytułem odszkodowania
i 275 tysięcy tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikającą z niesłusznego aresztowania, czyli mniej więcej 300 zł za każdy dzień spędzony w areszcie. Zbigniew Góra nie przyjął tego odszkodowania i zdecydował się na dalszą walkę, składając apelację od tego wyroku. Twierdził, że wyrok ten jest w jego ocenie żenujący. Dla przykładu sędzia, która będąc podejrzana o korupcję, spędziła w areszcie 4 miesiące, otrzymała odszkodowanie w wysokości 300 tysięcy złotych. Zbigniew Góra był w stanie odstąpić od swoich żądań finansowych, gdyby tylko osoby, które były odpowiedzialne za to, że trafił do aresztu i został skazany na 25 lat więzienia, utraciły możliwość wykonywania zawodu. Sąd apelacyjny w styczniu 2015 roku uznał, że sąd okręgowy drobiazgowo zbadał sprawę, natomiast kwota, której domagał się mężczyzna, jest zbyt wygórowana. Dlatego też utrzymał w mocy zasądzony wcześniej wyrok. W uzasadnieniu podając również, że zadośćuczynienie nie ma prowadzić do wzbogacenia się, tylko ma być rekompensatą za poniesioną krzywdę. Zbigniewowi Górze udało się spełnić swoje marzenia sprzed aresztowania. Otwarł własną pizzerię, a później drugą. Otwarł również zajazd i restaurację. Próbuje zapomnieć o tym, co się wydarzyło wcześniej, jednak jest to bardzo trudne. Sprawa zabójstwa lubelskiej laryngolog nie została rozwiązana do dnia dzisiejszego. Sprawca bądź sprawcy są w dalszym ciągu na wolności. Może kiedyś trafi do Archiwum X, czyli zespołu do spraw niewykrytych, i wtedy znajdzie się osoba odpowiedzialna za pozbawienie życia Haliny B. To jest już koniec tej historii. Dziękuję za wysłuchanie jej do końca. Do usłyszenia. Cześć.